teraz to już z górki. Górki. Z górki na pazurki. Na pazurki, z górki na pazurki. Tak. Like good, like fine. Yeah, like so cool. It means like right now we are going like fast. Yeah. Way down. Faster. Yeah, faster. So guys, this is two huge trees. Yeah. You can see Marta down there, she's so tiny. Where are you? Ale jestem malutka. Huge trees, let's go all the way up. I w końcu przestało padać, jak już schodzimy. Trochę się przejaśnia. To chyba trzeba wrócić na górę i zobaczyć w końcu ten widok. Dobra. Dobra? Dobra. Wracamy. 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 On the top. Fucking A. A wystarczyło poczekać na przykład 2 godziny i pogoda byłaby lepsza. Ale po co? Liczy się przygoda, prawda? Ile ich jest? Where they are going? To the party. The party. The outside, yeah. Ah. Everyone's gonna be there. Big end party. Ale dużo mrówek. Zejście w dół oczywiście 2 razy szybsze. Nie ma deszczu. Jest ok. Można gdzieś dalej iść. Wiecie, taki tam poranny spacer. Na górę. Dzikiej dżungli i w deszczu. Czemu nie? Wanna dance? To teraz idziemy na wodospad. Co, zatrzymaliśmy like się chess. Tutaj. Like the king, that's the king. Okej. To zatrzymaliśmy się tutaj, bo jest tutaj taki domek z drewnianymi kształtami. Hello. Hello. But why they are here? Like, do you know? It's a fertility thing. Like, they believe it probably gives them. I know, you know, you pray for God, you pray for... For ghosts, for big, right? For big thing. Not for a rocket dick. You can also have a rocket dick thingy. Ah, okay. So if you want to have like a big dick, you should like put you should put give some flowers, red Fanta, drinks, I guess, yeah. And a little bit money. And you'll have this big dick. That's so funny. To tak wygląda podobno widok z góry. So that's the view from the top. Yeah. Oh, okay. That was wish. When you can see stuff. Czyli może być fajnie. Potrafię sobie to wyobrazić. Okej, czyli podobno tutaj też można przejść na górę. Ale my tylko idziemy na wodospad. Tylko. Droga na wodospad w takich kamieniach. Ach. To jest nasze naturalne źródełko. Mało jest wody, mimo że padało. Not enough rain. Not enough rain. I don't want a rain again. If you want to cool, you need to have a good rain. So, when it's a good time to visit this waterfall? Let's try next week. Okej, okay. Czyli po prostu trzeba próbować.
Maybe they can put like the water through this. They take the water thing. Out. They use it. Ah, yeah, okay. Some of the drinking water on the island comes from here. Dobra, czyli używają wody pitnej, którą właśnie biorą tymi rurkami z tego wodospadu i źródełka, dlatego też nie ma wody. Nie ma to jak miło zacząć dzień od takiej wędrówki. Po takiej wędrówce na pewno zasłużyłam na dobry obiad. Przyjeżdżałam obok takiej indyjskiej kafejki, gdzie możecie zapłacić 100 batów i po prostu sobie nakładać dania. Dobra opcja. Tutaj za 100 batów możecie zjeść ile chcecie tak naprawdę. Co tu jest? Okej, tu jest po prostu ryż. warzywa indyjskie. Chana masala. Jest ciorka w sosie. Warzywa z przyprawami. Placki indyjskie. Oraz sałatka. Ja sobie coś wybrałam. Może wybór tych dań nie jest jakiś olbrzymi, ale zawsze coś ciekawego się znajdzie. O, widzę, mam batata, normalne ziemniaki, ryż, cieciorkę, to co lubię. It's black sesame. Yes. Is it from your garden? Yes. Okay, that's cool. And how long have you been there? How long you have this restaurant? This is already 4 years. Okay. And are you the owner? Yeah. Of the restaurant? Mm-hmm. Yeah, with your family? Yes. Yeah. It's very good. It's my first time here. I'm so happy. Thank you. I just discovered it. Okay. Yes, thank you. Przyjechałam po swoje rzeczy do pokoju, który miałam przy Salad Beach. W tym pięknym miejscu, też w dżungli. Powiem wam, że to było jedno z tańszych miejsc, które właśnie znalazłam pod koniec czerwca, dlatego od razu tutaj wzięłam na dłużej nocleg. Co prawda tak trochę średnio się wracało, jak byłam sama po ciemku tutaj dróżką i ogólnie drogą, która nie była oświetlona. Ogólnie miejsce jest bardzo fajne. Jak widzicie, tu jest normalnie trasa, tutaj mieszka właściciel, w sumie nie ma go, szkoda, bo bym z nim trochę pogadała. I tak, tutaj można też sobie usiąść. Ogólnie miejsce jest super, takie z klimatem i duszą zrobione. Są tutaj takie 3 domki, w każdym chyba po 2 pokoje, miejsca do spania. Ja byłam w tym pierwszym. Tutaj, tam jeszcze jest dalej jakiś taki z basenem nawet. Mówię wam. Bardzo fajnie. Co prawda trochę, wiecie, to jest zaniedbane teraz, bo nie ma ludzi zbyt wiele. Ale całkiem dobrze mi się tu mieszkało, więc możecie też sobie sprawdzić, jak będziecie na Pangan, bo plaża jest blisko. Jak ktoś szuka spokoju, to tutaj na pewno go znajdzie. W sumie do 7-Eleven nawet jest daleko, chyba z kilometr, więc wiecie, to jest wyznacznik tego, że naprawdę spokojne miejsce. Więc tak, pokój tutaj kosztował tyle samo, co pokój prywatny w hostelu. A chyba jest różnica. Jak tu zawsze przychodziłam, to pan sobie gotował jedzenie. Zlew jest na zewnątrz, jak widzicie. Tylko dla kogo on tyle gotuje, jak mieszka w sumie sam? Teraz już chyba wiem, po co są te kółeczka z kamieni. Żeby nie było ślisko, jak się wjeżdża skuterem. Szkoda, że muszę znowu jechać w deszczu, ale przeprowadzam się, bo nie mam pojęcia, czy złapię łódkę i wycieczkę do Angthong Park z Pangan czy z Samui, więc muszę być tam bliżej. Mam jakieś 10 km. I jedziemy. To teleportowałam się do Tongsala, czyli miasta głównego portowego na Koh Phangan. Byłam tutaj na początku i nocowałam, więc
już znacie mniej więcej te okolice z targami. A pokój mam taki, wiecie, normalny, zwykły, więc nie ma co pokazywać, po prostu jest łóżko. Ale co fajne, tutaj obok też jest pokój, ale mamy wspólną kuchnię. O. No ale też nie ma co pokazywać. Po prostu, prawda, jak ktoś szuka noclegów w okolicach portu, to polecam Green Mango, bo normalne, czyste miejsce. Wiecie, co najgorsze jest to, że jak się gdzieś przyjeżdża, to dopiero się fajne miejsca znajduje, jak się szuka po mapie i tak bardzo dokładnie. Wcześniej na przykład gdzieś tam Google czy Booking rekomenduje jakieś rzeczy na początku i one na przykład jakoś tak nie wyskakują za szybko. Nie wiem, nie wiem. No ale dobra, nie ma co gadać. Idę do portu spytać o ceny łódek. Ostatnio pokazywałam Wam wysepkę Koma przy zachodzie słońca, jednak jeżeli chcecie zobaczyć ją z góry, z przepięknym, panoramicznym widokiem, to najlepiej to zrobić z baru 360. Co prawda wjeżdża się tutaj przez taki opuszczony resort Utopia i jest dużo takich dziwnych budynków, wiecie, z graffiti, ale ja akurat lubię taki klimat, bo on naprawdę tak kontrastuje z tym rajem, który jest obok. Dziewczynka tu robi. Idziemy zapytać. Dziewczynka nie chce ze mną rozmawiać. Hello. Co ona tutaj ma? Coś w koszyczku? Tutaj mamusia leży. Rozmawia. Niedaleko tego resortu Utopia, może jakiś kilometr, jest jeszcze jeden punkt widokowy i on w sumie nie ma nazwy. Tylko jakoś tak znalazłam go na mapie, że jest i on jeszcze bardziej jest opuszczony. W sensie jest tu tutaj jakiś budynek, za mną jest bardzo fajny widok. O, na plażę północną, ale wejdę tam. Nie ma nikogo, ale co no. Mam się bać? Nie, no co. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł. O, jaki ładny motylek. To jest zarośnięty cały budynek. To tylko ptaszki. Spokojnie, Marta. I co? Widzicie coś przez te krzaczory? Coś tam może widać. Dobra, czyli nie warto tutaj jednak wchodzić na budynek, bo jest zarośnięty i w sumie tam nic nie widać. Już lepiej jest z dołu. A taka byłam odważna. Lompraja to jest firma, która ma w sumie łódki na Samui, Pangan, Tao, Humpon i w Surat. Można kupić zarówno... Sawadika, do you have like a trip to Angtong Marine Park? What day you leaving? Huh? What day you leaving? Day? What day? One day trip? One day trip. Yeah, what day you leave? What day you need to go? Okay. Tylko sobota, niedziela. How many person? Only me. Yeah. And we join another person. 15 person. Start 15 person. 15. Both to go. One person cannot. Pokażę wam przykładowe ceny właśnie transportu, jakie tutaj są. Okay. To Bangkok. 1000 batów. Do Samui 300 speedboatem, z zwykłym tym, co ja płynęłam, 150.
A, można na Phuket też płynąć z Pangan. Albo za 1500 szybkim, albo za 850. No, widzicie, można wszędzie sobie ogarnąć Kaosok. Nie ma problemu żadnego z transportem, tylko z wycieczkami dla mnie teraz. Pantip Market jest tutaj czynny każdego dnia. Oczywiście najlepszy jest, wiecie, w sobotę, ale taki jest zwyczajny. To jest tutaj. Ja tylko zobaczę, co mają. Nie będę jeść, oczywiście. Oczywiście, że nie, tylko sobie zobaczę. Tutaj jednak nie masz takiego wyboru w Gandań. Co dziwne. Dobra, jest jakiś hummus. Ale nie, nie chcę. Idę dalej. Nie podoba mi się tu. Idę na swój market ulubiony, a nie tutaj. Tu już dużo miejsc jest zamkniętych w sumie o tej porze. Po 18. Ale to jest mój ulubiony mały targ, który jest bez nazwy, się nazywa po prostu Koh Phangan Food Court. I tutaj jest dużo rzeczy dla mnie. Oj, dużo, dużo. Coś malutkiego, ja chcę tylko coś malutkiego. Mówiłam, że coś małego, tylko mango sticky rice. A tutaj rozmowy z Kamilą, bo już się nie może chyba mnie doczekać tam w tym Ratchaburi. Dzisiaj jest pierwsza po długiej przerwie taka oficjalna impreza na Koh Phangan, która się nazywa Lost Paradise. Jest ona na wschodnim wybrzeżu, trzeba jechać do Hadrin, tam brać wodną taksówkę, płynąć i się bawić. I ona ma trwać w ogóle 24 godziny. I z kim nie rozmawiam na wyspie, to każdy jest po prostu podekscytowany i mówi o tym wydarzeniu. Ale ja nie zamierzam tam jechać, bo po prostu mam daleko, nie chce mi się i dostałam fajną informację, że jutro mogę spłynąć na wycieczkę, więc popracuję trochę i czekają mnie jutro nowe przygody, a wiecie, impreza to impreza, nic ciekawego. Dzięki za oglądanie tego filmu, widzimy się w kolejnym odcinku, pamiętajcie, wiecie o czym, o subach, o komentarzach, dziękuję za całe wsparcie kanału i mojego serduszka. Pozdrawiam, cześć!